Racja. W końcu nie mogę jej poprosić, aby ze mną została. Ona też o tym wie. Tak, muszę tam iść. Muszę się z nią pożegnać. Inaczej nie będę mógł z tym żyć. Kagome? Wiesz, Inuyasha, dużo rozmyślałam. O tobie, o Kikyo i o samej sobie. Kagome, chciałem... Rozumiem. Wiedziałam, co czujesz, dlatego myślałam, że moje odejście załatwi sprawę. Kagome, wiesz, że dopóki cię nie spotkałem, nie mogłem nikomu zaufać. Ale ty, pomimo mojej niechęci do innych, nie zostawiłaś mnie. Zawsze przy mnie byłaś. Kiedy jestem z tobą, czuję się szczęśliwy, ale nie powinienem się cieszyć. W końcu ona też. Kikyo. Kikyo umarła przeze mnie. Muszę odpłacić jej własnym życiem. Wiem, że nie mogę wygrać z Kikyo, ponieważ ja wciąż żyję. Dużo czasu myślałam również o Kikyo. Jesteśmy jak ogień i woda. Nawet jeżeli mówią, że jestem jej reinkarnacją, to ja nie jestem Kikyo. Moje serce należy do mnie. Mimo to dobrze rozumiem, co ona czuje, ponieważ obie pragniemy tego samego. Ponownie cię spotkać. Wiesz, że kiedy zdałam sobie sprawę, że obie czujemy to samo, poczułam się lepiej? Dziwne, prawda? Pragnienie spotkania z tobą jest takie samo. Właśnie dlatego zebrałam w sobie odwagę, aby wrócić i się z tobą zobaczyć. Kagome, ja również chciałam się z tobą spotkać, ale... Tak pragnę zostać u twojego boku. Nie potrafię o tobie zapomnieć. Kagome, jak mam ci teraz odpowiedzieć? Inuyasha, czy mogę ci zadać proste pytanie? Mogę zostać przy tobie? Zostaniesz ze mną? Wiem, że nigdy nie zerwę więzi między tobą a Kikyo. Ale na pewno zrozumiałam jedną rzecz, Inuyasha. Nasze spotkanie nie było zbiegiem okoliczności. Moim pragnieniem jest, abyś żył dalej. Kagome. Więc chodźmy, Inuyasha. Pragnę, abyś był szczęśliwy. Chcę, abyś się uśmiechał. Nie wiem, czy będę w stanie ci w tym pomóc, ale zawsze zostanę przy tobie.